Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze Hurtimex. Jacek Michalczyk, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody dla Kraśnika, ale nie tylko, bo zobaczymy, jak temperatury rozkładają się w województwie lubelskim, jak również w całym kraju. Ostatnimi dniami pogoda nas nie rozpieszcza, zrobiło się troszeczkę chłodniej, a było już tak bardzo wiosennie, bardzo ciepło, bo słupki rtęci na termometrach wskazywały ponad 10 stopni Celsjusza, ale to ciepło wróci, obiecuję to Państwu. Zresztą synoptycy amerykańscy prognozują, że miesiące te najbliższe, marzec, kwiecień będą miesiącami ciepłymi, natomiast co do maja, tutaj temperatura troszeczkę spadnie, ale cóż, maj możemy pominąć i w maju możemy nie wierzyć synoptykom amerykańskim, chociaż póki co te ich prognozy się sprawdzają. Wróćmy jednak z Ameryki do Polski, zobaczmy, jak wyglądają temperatury dzisiaj w środę w naszym kraju. Najzimniejsze miejsce, no jak zwykle Suwałki, a najcieplejsze to Zielona Góra i Wrocław, zresztą zobaczmy mapę. Dzisiaj w Suwałkach temperatura, zaczniemy od tego najzimniejszego miejsca, w Suwałkach temperatura to raptem 2 stopnie powyżej zera, Gdańsk 5, Szczecin 9, Zielona Góra 11, Wrocław 10, Katowice, Łódź tam 6 stopni, w Krakowie termometry wskażą 5 stopni Celsjusza, Rzeszów 4, a w Lublinie odnotujemy raptem 3 stopnie Celsjusza. Pomorze, tam delikatnie słoneczko może wyglądać zza chmur, podobnie w Polsce centralnej, natomiast Lubelszczyzna i Śląsk, tutaj niestety słoneczka raczej nie zobaczymy. Zobaczmy mapę województwa lubelskiego. Tutaj Lubelszczyzna niestety deszczem pokryta i temperatury dosyć niskie. Biała Podlaska, Lublin, Kraśnik. Tutaj termometry odnotują 3 stopnie Celsjusza, to w tych najcieplejszych momentach dnia, a w Tomaszowie Lubelskim 4 stopnie. I powiat kraśnicki 4 stopnie w Annopolu, ale u nich będzie padać deszcz. Natomiast Wilkołaz, Kraśnik i Polichna termometry wskazują 3 stopnie. I w nocy ze środy na czwartek będzie padał, może popadać deszcz nad Kraśnikiem. I teraz pogoda na czwartek. Znowu najcieplejsze miejsca to Szczecin i Zielona Góra, a najchłodniejsze tradycyjnie Suwałki. We Wrocławiu 8 stopni, Katowice 5, Kraków 4, Łódź 6, Rzeszów 5, Lublin 4 stopnie Celsjusza, w Gdańsku 5 stopni. I zachód Polski, delikatne słoneczko zza chmur będzie wyglądać, podobnie jak w Polsce centralnej, natomiast nasze wschodnie rubieże pokryte będą deszczem. Zobaczmy teraz mapę województwa lubelskiego. Całe lubelskie płacze, płacze deszczem. Biała Podlaska, Lublin, Kraśnik 4 stopnie Celsjusza, a w Tomaszowie troszeczkę cieplej, bo 5 stopni. I zobaczmy mapę powiatu kraśnickiego. Annopol, Kraśnik, Wilkołaz, Polichna. Tutaj termometry powinny wskazać 4 stopnie Celsjusza. I będzie padać deszcz. Nad ranem powinno padać, w dzień troszeczkę powinno się przejaśnić i w nocy z czwartku na piątek również powinien padać deszcz. Tak przewidują synoptycy. Ja Państwu życzę pogodnych dni. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze Hurtimex. Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie.